Szczegóły aspirant sztabowa Marta Kaczyńska. Każde zgłoszenie przez policjantów jest sprawdzane. Niestety w wielu przypadkach policjanci podejmują interwencje właśnie w nieuzasadnionych sytuacjach. Przykłady bezpodstawnych wezwań można mnożyć. Policjanci przyjeżdżają na miejsce, ma awanturować się nietrzeźwy mężczyzna, może to być ojciec, może to być syn. Policjanci oczywiście na miejscu ustalają, że mężczyzna jest w mieszkaniu, jednak trzeźwy, jest spokój, jest cisza, zamierza wyjść dopiero do sklepu. Natomiast zgłaszający oczywiście twierdzi, że po powrocie będzie się tutaj w tej sytuacji awanturował. Innym takim przykładem może być zgłoszenie osoby, że pod posesją kręcą się jakieś nieznane osoby. Policjanci po przybyciu na miejsce ustalają, że tak naprawdę sąsiad z pobliskiej posesji razem z synem wykonują pracę, natomiast zgłaszający oczywiście celowo poinformował policję, aby zrobić na złość tutaj sąsiadowi. Uwaga! Niestety takie zgłoszenia mają swoją wagę odpowiedzialności. W przypadku bezpodstawnego wezwania policji, właśnie w takich okolicznościach, jak tutaj przedstawiliśmy, osoba zgłaszająca naraża się na karę popełnienia wykroczenia, które zagrożone jest tutaj karą ograniczenia wolności, karą aresztu bądź karą grzywny do 1500 zł.